Mariusz Olkiewicz, Indekesz, jesteśmy po gali Jurassic Fight 2, Octagon No Mercy, jest z nami komentator Artur Kornik-Sowiński, który zamierza niedługo wygryć Łukasza Jurasa Jurkowskiego oraz jego kolegę pana Andrzeja Janicza. Witam serdecznie. Witam, cześć, siema. Jak się podobało już który raz za komentatorski, na komentatorskim stołku? Oj, nie wiem, który raz, no... Ale trzeci tak, na pewno. Wiesz co, no chyba, nie wiem, nie będę strzelał, ale już tak na tyle, że już nie liczę. No, wiele walk, więc tak, mieliśmy amatorskie, półamatorskie albo półzawodowe, jak kto woli, MMA i K1. Co się najbardziej podobało? MMA, zdecydowanie najbardziej lubię komentować walki MMA. Nie ma znaczenia, czy to są walki amatorskie, półzawodowe, zawodowe. Troszkę gorzej mi idzie komentowanie K1, troszkę bardziej mnie to nudzi. No dzisiaj szczególnie ta walka o pas troszeczkę zawiodła chyba. Oczekiwania kibiców ze względu na tempo. Tak, no ta walka i Maj, nie pamiętam imienia, nazwisko miał Maj, ten chłopak, który walczył wcześniej, no... Bardzo ładna gala, bardzo ładna rozpiska, tylko właśnie przez takie nazwiska, takich zawodników potem to widowisko traci, tak, troszkę. No tam wiadomo, nie można odmówić ambicji i tak dalej, tylko fajnie, jak zatem jeszcze idzie trening i zawodnicy no, mogą zaprezentować kibicom coś więcej niż tylko samą chęć walki. No ale niewiarygodna publiczność, naprawdę żywo dopingująca, no i komplet. Komplet 5 stycznia. Komplet 5 stycznia. Ja powiem szczerze, że jak usłyszałem datę, byłem tak troszkę zaniepokojony, jeżeli chodzi o frekwencję. Byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy wszedłem na tą halę i tutaj myślę, że nawet był ponad komplet. No to prawda, to prawda. A jak twoim zdaniem spisał się format bankietowy? No bo jednak stoliki na takich małych halach rzadko spotykane chyba. Nie, ogólnie wiesz co, gala moim zdaniem na bardzo fajnym poziomie, bo raz, kibice dopisali, dwa, organizacyjnie poszło to bardzo sprawnie. Trzy, sportowo też były bardzo fajne walki, no poza, tak jak mówię, no tam może tą walką o pas, no i plus tym nieszczęsnym zawodnikiem, o którym wspominałem. No a tak poza tym naprawdę same plusy. Bardzo fajna gala, mam nadzieję, że będzie częściej. Już o cykliczność raczej się nie boję. No Śląsk głodny gal, zresztą Gliwice też to udowodniły tam, gdzie walczyłeś. No właśnie, zwycięstwo, rok na 1-1, jak ty byś go podsumował? Zły, dobry, średni? Neutralny, jeżeli chodzi o MMA. Taki jak rekord? Jeżeli chodzi o MMA 1-1, ale jestem niepokonanym zawodnikiem K1. A no tak, 2-1, no tak, można powiedzieć. Nie, no tutaj akurat, no, bądźmy szczerze, no ta walka w K1, to potraktujmy to jako taką zabawną przygodę. Neutralny, no fajnie, że udało się go zakończyć dobrze, bo na pewno milej spędzałem dzięki temu święta, Sylwestra i tak dalej. Dochodzą przecieki, że film Underdog, który już w piątek zadebiutuje na srebrnym ekranie, jednak no, są jakieś przecieki, że nie wyszło, że jednak Mamed Hajdow nie pociągnął roli, że emeryt, że to i Artur, no czy ty to weźmiesz, czy ty uratujesz polskie kino? No, to znaczy, powiem tak, no jeżeli dogadamy się, bo tam z tego co wiem, to moja garza wynosi tyle, co budżet całego filmu, ale jeżeli to jakoś przeskoczymy, to no, na pewno tak. A co z powołaniami do kadry, no bo Jerzy Brzęczek obserwował, co dalej? No słuchaj, wiesz co, no teraz właśnie grałem u Kuby, na świątecznym graniu Kuby w Częstochowie i miałem dwie asysty, chciałbym zaznaczyć. Kapustka dzięki mnie gola strzelił i chłopak z letni chamski podryw, to też strzelił dzięki mnie gola. Mi samemu się nie udało, no ale widziałem, że tam pan Brzęczek tak... skupiał uwagę głównie na mnie, więc naprawdę sądzę, że Euro będzie za rok, tak? Więc no tam... Czy tak, K1, piłka nożna, MMA, aktorka, no to co do Artur, to kariera rozkwita, no. Z MMA nie wyżyjesz samego. W takim razie powiedz, no na KSW 47 pewnie Cię nie zobaczymy w Łodzi, a czy jest szansa, że na gali w pierwszym półroczu w ogóle wystąpisz? Liczę na to, że w pierwszym półroczu wystąpię i... No i potem zanotuję pewnie kolejny występ tam w okolicach grudnia. Tam. Tak jakoś zazwyczaj tak to bywało ostatnimi czasy i liczę, że to się nie zmieni. Na sam koniec chciałbym Cię zapytać o walkę, która jest ogłoszona i jest na razie języczkiem uwagi wszystkich, jeżeli chodzi o KSW 47, Kołecki, Pudzianowski. Bo opinie są skrajne naprawdę. Moim zdaniem bardzo fajne zestawienie. Bo, no... Skrajne, jeżeli chodzi o wytypowanie zwycięzcy. Ja bym powiedział Pudzian. Ze względu na to, że jest bardziej doświadczonym zawodnikiem,
a Kołecki pokazał, że tym właśnie doświadczeniem da się go pokonać w ostatniej walce. No wiadomo, no nie, no, nawet kasy postawił na Pudziana. Jak będzie dobry kurs, to poleci kuponik. Jest do tego Buchmacher, Artur Kornik-Sowiński, Pogali, Jurassic Fight 2. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.